W tym roku było to troszeczkę później, nałożyło się kilka spraw, które w międzyczasie realizowaliśmy, ale budżet obywatelski zbliża się ku końcowi. Budżet obywatelski to 71 projektów, które wpłynęły do ratusza. To 20 projektów, które było poddane pod głosowanie. Wcześniej oczywiście były eliminacje wstępne, eliminacje na Radzie Budżetu Obywatelskiego i 20 projektów, które zostały poddane pod głosowanie. Łącznie niemal 7500 głosów bez jednego. Tyle oddano głosów na projekty, które były poddane głosowaniu. 473 droga elektroniczna, więc mamy tutaj pewne nowe. W ubiegłych edycjach zazwyczaj ten współczynnik wynosił pół na pół. W tym roku większość głosów, zdecydowana większość została oddana poprzez internet. 2000 niemal 800 drogą tradycyjną, więc można powiedzieć, że ten sposób głosowania internetowego zaczyna się sprawdzać i cieszy się coraz większą popularnością. Nie ukrywam, że dzięki temu też nam się udało szybciej ogłosić wyniki, bo po prostu tych kart do sprawdzenia było znacznie mniej niż w poprzednich edycjach. Muszę powiedzieć tak, mamy w projekcie budżetu zarezerwowane 1,5 miliona. Wartość projektów, które już wchodzą na dzień dzisiejszy do realizacji, to jest 1 419 500 zł. A wyjaśnię zaraz dlaczego. Zwycięskie projekty. W kilku słowach. Projekt, który od samego początku prowadził, był absolutnym liderem, jeśli chodzi o głosowanie internetowe. Karty tylko mu pomogły. Tradycyjne, czyli nie nowotworom u dzieci z Koszalina, autor stowarzyszenie Mama w mieście Koszalin, koszt 39 500 zł i oczywiście największa ilość głosów 3745, absolutnie. Drugi projekt, podorzynkowo i sportowo, Instytut Rozwoju Zrównoważonego, Krystyna Jabłońska, koszt 50 tysięcy, głosów 1994. Trzeci projekt. Mini park. I tu mimo kwoty 50 tysięcy złotych mamy wielu autorów. Katarzyna Grzybowska, Emil Górecki, Monika Mikołajczak, Agnieszka Jagodzińska, Marcin Waszkiewicz, Marek Łagocki. Gratulacje. To jest trzeci projekt, przechodzi do realizacji. Przechodzimy do dużych projektów. Park doświadczeń Klaususa, podobnie jak z autorem, z programem zapobiegania nowotworów, podobnie było od samego początku, był liderem, czyli samorząd szkolny zespołu szkół nr 1. Nowe przystanki autobusowe. To był taki projekt, który się bardzo, bardzo opornie, a później na koniec bardzo mocno zafiniszował. Głównie jednak chyba papierowymi głosami. Zajął drugie miejsce, koszt 500 000 zł, 2252 głosy. Gratulacje. Również on uzupełni tą inwestycję, która już się dzieje i którą już robimy z tych przystanków. Będzie po prostu więcej. No. Trzecie miejsce, park Robin Hooda postrzelony Koszalin. Ja mam tylko prośbę, że obok tego parku będzie przebiegać ścieżka rowerowa, żeby nikogo nie postrzelić. To pod tym warunkiem możemy realizować 1701 głosów. I czwarty City Golf Koszalin, czyli 18-tołkowe pole golfowe, ale do minigolfa. Dużego jeszcze nie będzie. Na razie będziemy ćwiczyć na małym parku, ćwiczyć 1 000 000 zł. Niemal 1500 głosów.